Cześć. Jakiś czas temu na kanale pojawiła się recenzja urządzenia spawalniczego i cieszy się ona dosyć fajną oglądalnością, więc postanowiłem Wam przedstawić mój nowy zakup, czyli myjkę ciśnieniową Parkside'a, kupioną w Lidlu, kupioną za 200 zł. Oryginalnie cena jest 300, ale teraz jest promocja na Black Friday, więc kosztowała ona 200 zł, więc uważam to za mega dobrą cenę. Tutaj widzicie podstawowe dane, czyli 1802-420 litrów na godzinę. Mamy tutaj taki zintegrowany płyn na detergent 600 ml, tak, i tutaj różne dysze, lance, także za chwilę Wam to pokażę. Sprawdzę również, czy lance i wąż od Karchera pasują do tej myjki. No i oczywiście zobaczymy sobie, jak ona myje, czyli pójdziemy, mam kostkę brukową do mycia, samochód, troszeczkę elewacji, potestujemy sobie, jak to wszystko działa, także zapraszam Was do oglądania. Ok, mamy cały zestaw. W zestawie otrzymujemy oczywiście myjkę, otrzymujemy taki detergent, jakiś szampon do mycia samochodów, powiedzmy. Nie zagłębiałem się jeszcze, co to jest, ale środek czyszczący do myjek wysokociśnieniowych, czyli jakiś tam środek czyszczący uniwersalny. Otrzymujemy instrukcję obsługi. To jest też bardzo fajne, czyli tutaj taka złączka z filterkiem przezroczysta, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak bardzo ona jest zabrudzona. Bardzo fajne, że to jest przezroczyste, tak? No oczywiście dostajemy pistolet, tak? Tak to się nazywa? Pistolet. Co jest bardzo fajne, tu wszystko w środku jest metalowe, no jakiś stop to jest, nie jest to totalny plastik. Druga rzecz bardzo fajna, jest to wszystko nasmarowane w środku, czyli jest przesmarowane, nie jest to suche, tak? Dostajemy oczywiście tutaj przedłużkę tego naszego pistoletu, tej naszej lancy z końcówką. Ta końcówka ma, oczywiście musiałem to wyczytać sobie w instrukcji, dwie funkcje. Widzicie, jest jakby teraz jest otwarta i tutaj ją skręcamy sobie i jest zamknięta. I z tego, co wyczytałem w instrukcji, ta końcówka może pracować zarówno pod wysokim, jak i pod niskim ciśnieniem. Czyli działa to tak, że ten płyn, który tutaj mamy, wlewamy sobie do zbiorniczka, który Wam za chwilę pokażę. On jest z tyłu tutaj w tej myjce i nie musimy zmieniać dysz, żeby na przykład opryskać powierzchnię, którą chcemy myć właśnie szamponem. W Karcherze, który miałem, czyli tą podstawową wersję K3, musiałem zmieniać dysze za każdym razem, a tutaj nie, tutaj po prostu sobie to jakby skręcamy i wówczas mamy małe i wysokie ciśnienie. Też bardzo fajne, tak jak wcześniej wspominałem, że te końcówki tutaj są przesmarowane. Ta akurat jest lekko, ale wierzcie mi, no wystarczy, tak? Mamy tutaj jeszcze jedną końcóweczkę. To jest chyba ta rotacyjna taka do bardziej zabrudzonych powierzchni, także też to zobaczymy fajnie, bo można ją umieścić tam. Dostajemy też węża, chyba jest to 5 metrów. No i co jest bardzo fajne, on ma tutaj te końcówki metalowe, tak? To nie jest plastik, to jest metalowe. Tutaj widzimy też końcówka pompy jest metalowa. W Karcherze, tak jak miałem, było to wszystko plastikowe, tak? Tu również schowana jest igła do przetykania dysz, w razie gdyby się to zapchało. Tego w Karcherze jakby w ogóle nie miałem, a kilka razy musiałem kombinować, bo no niestety dysze się zapchały, wiadomo, czasami gdzieś ten wąż tam leży sobie na ziemi, czy jakiś syf wpadnie do tego węża, tak? No mamy rozkładany uchwyt. Sorry, nie mam dzisiaj statywu i to tak no słabo mi się tutaj pracuje ogólnie, ale mamy uchwyt taki do przenoszenia, czy do przenoszenia tego całego urządzenia. No i tutaj z tyłu, tak, mamy zbiorniczek, tak jak mówiłem, ten zbiorniczek na płyn zintegrowany. Mamy również tutaj takie fajne wieszaczki, które wysuwamy i one służą nam jakby do zaczepienia
przewodu tego od wody, no i przewodu od napięcia, tak? Możemy je sobie schować, fajnie wszystko się chowa. Tutaj również widzę, że jest miejsce na żeby schować lance, także ogólne wrażenie bardzo fajne, fajnie solidnie wykonane, fajne kolorki, także wszystko wygląda bardzo, bardzo porządnie. Dobra, zobaczymy teraz, przyniosę elementy od Karchera, zobaczymy, czy one pasują. W temacie Karchera i tutaj pasowania jakby elementów nie będziemy zbyt dużo tutaj omawiać. To jest taki właśnie zbiorniczek jak do Karchera K3, czyli on jest osobno podłączany. I już Wam powiem od razu, że nie pasuje, ponieważ ma totalnie inne końcówki, także jeśli ktoś ma Karchera, miał wcześniej, to nie będzie pasować. Chyba że są jakieś adaptery do tego, czy coś w tym stylu, ale w tej postaci, jaka jest, czyli plug and play, no to na pewno nie będzie działać, nie? Także idziemy myć kostkę brukową, elewację, samochód, zobaczymy, jak to będzie się sprawować.
podsumowując ten sprzęcik bardzo szybko, umyte jakieś 70 metrów kwadratowych kostki brukowej, 3 samochody, troszkę elewacji, jak najbardziej petarda, polecam. Jedyne co mi się nie podoba, to ten automatyczne dozowanie tego płynu, bo mi to po prostu nie działa, tak? Może jeszcze nie obczaiłem jak, ale mi to jakoś nie chce zbytnio zatrybić. Ogólnie bardzo fajne, jak najbardziej polecam. Za 200 brałbym w ciemno, za 300, czyli przy normalnej cenie, też brałbym w ciemno. Sprzęt naprawdę wart tej ceny, świetnie sobie daje radę. Wolałbym go niż te podstawowe, jak to się nazywa, podstawowe karczery K2, K3, bo wydaje mi się, że to lepiej daje radę. Pytanie tylko, jak jest z częściami zamiennymi do tego i z ewentualnie z dokupieniem jakichś dysz i tak dalej. No, z karczerem nie ma problemu. Mamy rozpiskę, kupimy każdą śrubeczkę, wszystko do tego. Może być problem, jak się zepsuje, a na przykład mój karczer dwa razy naprawiałem i części normalnie kupowałem w internecie. Tutaj może być z tym gorzej. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze działać, bo to jest aluminiowa pompa. Także jak najbardziej polecam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.